Moje nazwisko Wiesław Kozłowski. Chciałem powiedzieć, chciałem nagrać film o szczepionce Selvita, do której jeszcze na razie nie doszło. I chcę powiedzieć właśnie, opowiedzieć o tej szczepionce, która miała być wprowadzona w 2020 roku. I to wyjaśni, dlaczego po prostu porwano mi córkę przez, dlaczego Adam Dubin, znaczy Adam Dubin mi porwał dziecko, znany naukowiec klasy światowej, i dlaczego po prostu nie mogę nic zrobić w skorumpowanym Krakowie, i dlaczego Ziobro, ani prezydent Duda i inni politycy nie mogą się mieszać w tą sprawę. Dlaczego po prostu moje dziecko jest zapisane jako Amelia Kasprzyk, a nazywa się Marta Kozłowska, do przedszkola. Mam na to dowody, usuwają mi filmy, nie mogę nic udowodnić. Wszystkie sprawy przeciwko mnie się toczą, a Adam Dubin ma umarzane, przykrywane sprawy. W tym momencie już chyba jest ponad 50 na pewno funkcjonariuszy publicznych zamieszanych w tą sprawę, ale no, jakbym tak skrupulatnie, jakby były nagle wolne sądy w Polsce, to no, to byłoby no może 100-200 nawet. Ja nie wiem, czy ktoś by został w tych sądach i w ogóle. Nie zamieszani są politycy tak samo. Mam dowody na Ziobra, że już wie o 189, czyli popełnił 240, Pawlak i to wszystko. No i chcę właśnie powiedzieć, dlaczego tak jest. Wiele osób, jak mówię, że to jest milioner i światowej klasy naukowiec, no to tak patrzą na to z przymrużeniem oka. Właśnie tu chcę pokazać. Podam wszystkie linki, można weryfikować, sprawdzać. No film pewnie będzie zgłaszany, no ponieważ no temat jest bardzo gruby. Tylko na wstępie powiem, że w ogóle temat jest kontrowersyjny, bo po pierwsze ludzie nie widzieli, jest część Polaków, która nie widziała zagrożenia w szczepionce i łyknęli to po prostu, że no jest wirus, potężny wirus, zabija wszystkich, no i trzeba się szczepić. To jest jedna grupa. Ale druga grupa, no to jak ma jakieś pojęcie o tak zwani fani teorii spiskowych, jak mają jakieś pojęcie, że jest to zagrożenie, no to po prostu, no ich wiedza jest na taka, że to daleko za lasami, czyli jakiś Bill Gates, który w ogóle nie jest genetykiem, tylko naukowcem, tylko jest po prostu informatykiem, a nie tutaj jakaś nasza Polska zacofana. A właśnie jest bardzo, bardzo to błąd w myśleniu, ponieważ właśnie Polska, jeśli chodzi o genetykę, biochemię, biotechnologię, no to jest po prostu numer jeden na świecie. A my opieramy wiedzę na jakichś Gatesach, na jakiś ten. Dobrze, zaczynam prowadzić. No kim jest tajemniczy profesor, doktor habilitowany Adam Dubin, który mi porwał dziecko? Bo tu chcę wytłumaczyć, żeby po prostu nie było jakiś, że po prostu, no bo wszyscy mają przekonanie, że tam Kozłowski o jakimś masonie, o bogatym milionerze, a pewno on nie jest wcale taki bogaty, no bo jak w Polsce może być ktoś bogaty. No to przeczytamy sobie, to jest artykuł z bankier.pl, ja podam linki, tu już podałem linki w opisie. No i tak, proszę. To jest artykuł z 2015 roku, czyli tutaj teraz jest emerytowany, a tutaj był jeszcze wtedy czynny. Czyli profesor doktor habilitowany Adam Dubin, członek Rady Nadzorczej. Adam Dubin jest profesorem biochemii oraz kierownikiem Zakładu Biochemii Analitycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Dubin jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego Akta Biochemika, Biochimica Polonika, członkiem Prezydium
Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym interdyscyplinarnej grupy eksperckiej z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem prezydium Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Profesor Dubin jest ekspertem w dziedzinie enzymologii i chemii białek. Profesor Dubin odbył staż badawczy w Oklahoma Medical Research Foundation 80 oraz objął pozycję wizytującego profesora w Department of Biochemistry University of Georgia, Athens, USA 86-90-94. Więc pokazuje, że Adam Dubin nie jest zwykłym jakimś porywaczem, tylko jest bardzo znanym na świecie naukowcem, który jest w tym momencie porywaczem i dlatego no jest nie do ruszenia chłop. Teraz drugi artykuł. To w ogóle to mi się nie... jakiś... tutaj mi się reklama włączyła. No nie chodzi o jakieś bystronosze, co to było. Dobra, tu jest artykuł wynagrodzenia.pl, zarobki. I tu jest o 2015 rok. I Adam Dubin, członek Rady Nadzorczej, Servita, spółka akcyjna, wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych. Spółka Servita, spółka akcyjna, 2015, przemysł farmaceutyczny, funkcja pełniona w zarządzie na dzień 30 czerwca 2015. Członek Rady Nadzorczej. Adam Dubin zajmuje 418 miejsce w rankingu najlepiej opłacanych członków Rady Nadzorczej. No bo szczególnie moja rodzinka, która no, służy milionerowi, dużo osób z rodzinki popiera właśnie milionera, no i robi mi famę przeciwko mnie, że ja zmyślam, że Adam nie jest wcale taki bogaty, no to też robię po prostu, no bo dużo działa właśnie, teraz pomawiają mnie, chodzą po prostu po sąsiadach, po działkach, mam działkę i tam też jestem pomawiany, że wcale mi nie porwano, że Adam jest porządnym człowiekiem. No i to też nieprawda z tymi milionerami, no to właśnie pokazuje właśnie przez to, że ja już mam dość po prostu tego, że nie dość, że mi usuwają prawdę, to jeszcze moja rodzinka, która się dała po prostu zmanipulować i nie wiem z jakichś korzyści, to nie będę mówił o jakichś korzyściach, ale nie wiem z jakiego powodu to robią, ale chodzą po prostu po ludziach i obrabiają mi, kurde, że jestem psychiczny, że mam urojenia zaburzeniowe, że nie ma żadnej grupy przestępczej i nawołują ludzi, żeby nie wchodzili na moje filmy i nie sprawdzali, bo jestem chory psychicznie. I pokazują jakieś po prostu lewe opinie i po prostu nawet nie mam jak się bronić. Usuwane są filmy, gdzie pokazuje, bronię się, gdzie pokazuje, że moja córka chodzi do przedszkola, do wody pod nazwiskiem Amelia Kasprzyk, a nazywa się Marta Kozłowska. Nie mogę nic zrobić. Bo mi wystawili jakąś lewą opinię, że mam zaburzenia urojeniowe, że wydaje mi się, że w Krakowie działa grupa przestępcza i po prostu ludzie, którzy po prostu są na usługach Dubina, chodzą, kurde, i chodzą mi po osiedlu, chodzą mi po działce i pokazują ludziom, nawet dowiedziałem się od prezesa, że u prezesa byli i mówili, że jestem psychiczny, że mam zaburzenia. Ja nawet nie mam się jak bronić i gdzie jakieś na przykład na działce próbowałem kilka razy dać ulotki, po prostu gdzieś na tablicy czy coś, zrywają, no po prostu to jest jakiś koszmar. No i ja nic nie mogę zrobić, wszczynają jakieś awantury, bo mnie jakieś prowokują na ten, bo wiedzą, że w razie czego Adam Dubin im załatwi prokuratorów czy coś i wybroni. I tylko żebym ja, chodzi o to po prostu wszystko, żebym ja był uznany za zagrożenie i można byłoby mnie wsadzić do psychiatryka albo więzienia, bo tak to mi nic nie mogą zrobić.
i cały czas mam prowokacje. I nie dość, że nic nie mogę zrobić, to po prostu to jeszcze cały czas mam prowokacje. Jedyna szansa jest moja pokazywanie i liczenie, że ludzie wreszcie będą pokazywać, bo tak to nie mam szans. Mam niby wyznaczony jakiś kontakt, godzinę, chociaż nikt mi nic nie udowodnił, tylko na podstawie lewej opinii, gdzie nawet nie ma, że jestem zagrożeniem dla dziecka, to po prostu mam jakąś godzinę telefoniczną i wcześniej miałem po prostu takie coś, że cały czas mi uniemożliwiali kontakty, no to wiadomo, że będzie to po prostu prowokacja. Zadzwonię, bo wcześniej się żona nie chciała zgodzić na, była żona na wideorozmowie, no to wiadomo, że będą manipulować, zastraszać, jak wcześniej to robili i żeby tylko mnie prowokować. Ja też muszę dbać po prostu o swoje zdrowie psychiczne, żeby nie dawać się wciągać i napuszczać, bo to też ja mam mocną psychikę, ale też no, to nic nie da. Jakbym zadzwonił do córki, to będzie manipulowana i to nic nie da. Ani ja jej nie pomogę, bo będzie niszczona psychicznie przez nich, ani ja po prostu nie będę miał żadnego dowodu, bo to będzie nagranie telefoniczne. I jak udowodnię, że manipulują ją, że płaczę cały czas, a oni tylko chcą udowodnić, że jestem zagrożeniem, że córka się boi. No i to no po prostu ja mogę tylko pokazywać prawdę. Ja już innego nie mam. O, po tym jak mi Ziobro odmówił pomocy i tak samo odmówił Wąsek, o Pawlaku już wcześniej nie wspomnę i wszyscy popełnili 240, bo wiedzą o 189, więc tutaj mi został faktycznie tylko Strasburg. Jeśli nawet Ziobro może skorumpować Dubin, no to czy tam jakichś jego ludzi, że mimo, że wiedzą o przestępcach, odmawia skargi kasacyjnej, wniosku skargi kasacyjnej i daje do umorzenia sobie w Krakowie, przekazuje ten sprawę przeciwko grupie, no to jest parodia po prostu. Ale to nagrałem film o Ziobrze, chyba jeszcze jest, to można sobie zobaczyć. Teraz następna sprawa. Czy zaraz, tutaj już pokazałem. I teraz tak, i o co chodzi? 27 sierpnia pojawił się w pewnych gazetach, w pewnych portalach informacja, że naukowcy z Gdańska, to jest właśnie kluczowe, naukowcy z Gdańska i z Krakowa pracują nad polską szczepionką na COVID-19. I tu się zaczyna właśnie, o co tu chodzi. No i tu jest właśnie ta informacja. Oczywiście będzie link, można sobie sprawdzić. I tu jest bardzo ważne, że z Krakowa, tutaj zaraz znajdę to jest ten pan, Jonathan Hedle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert z nanobiotechnologii. I teraz tutaj właśnie jest, że to jest Centrum Biotechnologii. Tu jest cały artykuł, to można sobie przeczytać. Tam w opisie filmu dałem jeszcze linki do różnych artykułów, bo to jest taki jeden przykładowy. I teraz następne. Tutaj już trochę to nie po kolei zrobiłem, ale jak już jest, no to już pokażę. Tu jest przetłumaczenie z polskiego na fiński przetrwać. To znaczy Selvita, tylko właśnie chodzi o to, że Selvita z dwoma kropkami. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Kurde. Selvita z dwoma kropkami. Bo po fińsku trzeba tam zamienić A na takie z dwoma kropkami, jak po niemiecku umlał. No i tutaj jest właśnie ta firma Selvita, bo tak jak widzieliście, że to był członek rady nadzorczej firmy Selvita, czyli Adam Dubin.
I teraz w opisie, nowym opisie, bo ja wcześniej, kiedyś było nasze początki, nie ma nic o Orion Pharma, czyli to jest kolejny dowód, że mimo, że ja nie mam takich zasięgów, że ludzie tego nie udostępniają, ale masoneria dobrze mnie po prostu, moje strony zna, pokazał to Babiński w rozmowie ze mną, że śmiał się, bo myślał, że nie nagrywałem i że śledzą moją stronę. Pokazał to wczoraj Ziobro, który wykonał pewny ruch, ale to po prostu może później o tym powiem. Więc no, cały czas oni sprawdzają to, co ja robię. I tutaj proszę zobaczyć, tu jest o serwicie i nic nie ma o współpracy z Orion Pharma teraz, a dawniej właśnie na serwicie, przed tym jak zacząłem mówić, że serwita po fińsku znaczy przetrwać z fińskiego, to było właśnie o współpracy Orion Pharma, ale oczywiście w przyrodzie nic nie ginie i można sobie znaleźć takie coś. Ja oczywiście znalazłem. I tu mamy współpracę, to coś nie ma tego, już Selvita się tym nie chwali. W 2014 to jest o współpracy Selvita i Orion Pharma, która to jest fińska. Selvita, spółka z Krakowa oraz Orion Corporation Zespo w Finlandii ogłosiły rozpoczęcie współpracy mającej na celu wspólny rozwój. No i to jest po prostu właśnie, że ta firma, że Selvita była związana od początku z fińską i później dlatego była ta współpraca i ta nazwa nie jest przypadkowa i na pewno to jest z fińskiego. A poza tym Selvita nie ma takiego wyrazu polskiego, więc to nie jest polski wyraz. A ja uważam, że masoneria musi zawsze pokazywać, jak ma jakieś plany co do ludzi, musi po prostu pokazywać prawdę. No nie będę chyba tego teraz tłumaczył, bo to jest takie jakieś, to jest po prostu prawo, które tak jakby, no musi masoneria to przestrzegać. No nie chcę na razie wchodzić w jakieś duchowości, że to jest zła energia czy coś, no ale w każdym razie są prawa takie, nie tylko właśnie, że prawa jakieś cywilne, karne, tylko jest prawo jeszcze jakieś takie ponad wszystkie. Ja to mówię, prawo stwórcy i dobrzy i źli muszą to przestrzegać po prostu. Można zrobić ludziom krzywdę, ale trzeba po prostu im pokazać, można pokazywać w jakiś ukryty sposób, czyli przekaz przodków, diabeł tkwi w szczegółach. My jesteśmy tak zmanipulowani, że patrzymy zawsze na pierwszy plan, a prawdziwe rzeczy są gdzieś właśnie ukryte w drugim planie, trzecim planie. No i właśnie tak można nas bałamucić po prostu i my nawet nie wiemy o tym. Nie widzimy, nie zdajemy sobie zagrożenia. Kolejne co chcę pokazać to Grzegorz Dubin, bo teraz czy Adam Dubin w ogóle stworzył ten zespół, który teraz pracował w 2020 nad szczepionką. I on stworzył ten zespół, a czynnie jest dalej jego syn Grzegorz Dubin. I tutaj jest taki artykuł, znaczy to jest film, nie będę go puszczał, tylko chcę, żeby pokazać, to jest reklama, teraz pominę. O, tu jest Grzegorz Dubin i on, to jest taki o krystalizacji białek. No, to jest mniej więcej, chodzi o to, że to jakby to przedstawić, że krystalizacja białek, no to polega na to, że to jest jakby, buduje się takie modele i po prostu chodzi o to, żeby tak jakby zrekonstruować białka. I to jest wszystko tak, że tak naprawdę, no ja uważam, że ta cywilizacja jest teraz rządzona przez masonerię i masoneria, czyli złe energie, one nie mają mocy tworzenia cokolwiek. Czyli wizualizowania jakiegoś coś zrobienia, to albo po prostu mogą przejmować jakieś pomysły ludzi
połączonych z duszą, albo po prostu, albo jakieś właśnie rekonstrukcja czegoś, albo coś. No, sami nic po prostu nie są w stanie stworzyć. Nie mogą, tak jak na przykład ja uważam, że wszystkie te jakieś komputery, laptopy, jakieś coś, to po prostu znajdą jakiś artefakt starożytny i go odtwarzają poprzedniej cywilizacji. Ale to jest, już zaczynam kontrowersyjnie, no ale niestety to temat jest kontrowersyjny i tu jest właśnie, chodzi o to krystalizację białek, że to się buduje takie modele, po prostu się patrzy pod mikroskopem na białka i po prostu i próbuje się odtwarzać i chodzi o to, żeby zrekonstruować i no wszystko chodzi o to, żeby po prostu jakby zaingerować w te białka, czyli po prostu wpuścić tam coś. No. Ale ja to zaraz wytłumaczę, postaram się wytłumaczyć. I tak jak właśnie kiedyś mi Aśka już, moja żona była, czyli jego siostra, mówiła właśnie, że tylko, że wtedy jeszcze no nie rozumiałem tego do końca, no to właśnie był taki obraz u nich w domu na tam u Dubinów, który on zrobił właśnie i to był jakiś portret chyba Chopina czy jakaś muzyka, nie wiem. I on zrobił właśnie, Aśka opowiadała, że metodą właśnie tak jakby, że gdzieś wyczytał i że tak jakby kopiował po centymetrze kratkami takimi jakiś tam rysunek i mimo, że nie miał talentu jakiegoś rysowniczego, to po prostu stworzył taki no idealny, no wygląda jakby ten. No i właśnie to jest właśnie to, że masoneria robi właśnie takie wszystko, na przykład znajdzie coś albo coś i jakiś, nie wiem, starożytny komputer czy laptop i go po prostu odtwarza i robi taki sam i tak mamy te wszystkie tam. To samo jest właśnie, poznać organizm, żeby go ingerować czy tam zniszczyć, no to trzeba go najpierw poznać. A to, że nie mają jak już nie mają połączenia z duszą tacy, no to po prostu nie można, tak jak na przykład ja głagolicą, że mam dostęp jakiś do pola informacyjnego, czy człowiek w ogóle połączony jakoś intuicyjnie może właśnie mieć takie jakieś możliwości, jak żyje w tym prawie stwórcy jakoś, no nie wiem, z dobrym człowiekiem, to może mu coś tam przyjść, wynaleźć czy coś, a tutaj no to może tylko po prostu jakby robić coś podobnego, no i wtedy coś dołączać albo coś, no może to źle tłumaczę, ale no nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, w każdym razie no na tym polega to krystalizacja białek. Teraz następne, tu jest ten właśnie Jonathan Hedle i tutaj dużo właśnie to mówi, bo ten Jonathan Hedle, który jest teraz właśnie tym najważniejszym w Małopolskim Centrum Biotechnologii po Adamie Dubinie, bo on już jest na emeryturze, no to, czyli przejął tą całą jego grupę naukowców, to tu już ewidentnie w tym opisie już widać, o co chodzi z tą szczepionką. No bo mówiłem, że teraz ten Jonathan Hendle pracuje nad tą szczepionką od 2020 roku. I teraz tu jest opis badań i chcę pokazać, na co zwrócić uwagę. Gdzie to było? Zaraz finansowanie. Zaraz, bo tutaj jest. Chodzi tu przede wszystkim. Zaraz. Żeby to dobrze wytłumaczyć. Bo tu on tutaj opisuje o
nanomaszynach. No bo to jest w ogóle ten, ta szczepionka miała być na te nanochipy, właśnie o to chodziło. I co to są te nanomaszyny? To chodzi o to, teraz przeczytam to trochę, żeby właśnie wiadomo było, o co chodzi. To też jest związane właśnie z tym, co mówiłem wcześniej, że to jest takie odtwarzanie. No to o. Nanomaszyny biologiczne często zawierają ruchome części i mogą być dosyć skomplikowane. Inne biologiczne nanokształty stanowią ważne elementy strukturalne. Nanomaszyny biologiczne dosłownie budują świat biologiczny cząsteczka po cząsteczce. Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy dokładnie zrozumieć zasady ich działania, moglibyśmy kontrolować naturalne nanomaszyny, szczególnie przydatne w zwalczaniu chorób, i konstruować własne nanomaszyny, które potrafiłyby robić rzeczy niespotykane w naturze, na przykład inteligentne leki. Wreszcie, oprócz zainteresowania białkami, interesujemy się również wykorzystaniem DNA do budowy nanomaszyn. Jest to nowa i rozwijająca się dziedzina. Tutaj jeszcze to nie jest tak dobitnie powiedziane, ale jest lepsze. Pod spodem, nanomaszyny DNA finansowane przez FNP, to jest chyba Fundusz Narodowy, DNA jest nie tylko cząsteczką przechowującą informacje, właśnie o to wszystko chodzi, ale także wysoce programowanym materiałem strukturalnym, który można łatwo zaprojektować tak, by tworzył użyteczne kształty, a nawet programowalne roboty. Znaczy, ja tu zmieszam do tego, że po prostu ta szczepionka, to już może niektórzy przestaną oglądać ten film. Chodzi o to, że to jest po prostu tak jakby odcięcie duszy od ciała i po prostu takiego zrobienie robota z człowieka. Czyli takiego po prostu, jak ta nazwa Sylwity, przetrwać. Że będzie tylko chciał konsumować, po prostu nie będzie miał żadnej intuicji, ani jakiejś własnego myślenia, tylko po prostu no, będzie podatny. To już jakby się stworzyło takiego człowieka pod kontrolą, to po prostu on nie będzie trzeba go eliminować albo coś, bo sam będzie walczył o przetrwanie. Jak będzie miał na przykład jakieś... To nie będzie żadnych uczuć czy sumienia po prostu. To jest tak jak na przykład niektórzy sędziowie w sądach rodzinnych, jak Wichery. On jest pozbawiony jakichkolwiek skrupułów, bo on nie ma, on jest odcięty od duszy, ja to mówię z pewną odpowiedzialnością, albo na przykład jakiś Dubin, albo to nie mają tacy ludzie sumienia. A oni chcą właśnie stworzyć, żeby wszyscy tacy byli i mieć nas pod kontrolą. Taki człowiek wtedy po prostu nie będzie miał sumienia i po prostu będzie robił to, co mu się każe. A jak nie, to można go wyłączyć. Z tym wyłączeniem to jest coś takiego jak, kurde, nie wiem, czy z pamięci to powiem, aportaza chyba. Zaraz. No, tego właśnie nie przygotowałem, bo myślałem, że nie będę tu tłumaczył. Aportoza chyba. Zaraz zobaczymy, chyba aportoza. To jest właśnie, no to przeczytam, znaczy nie wiem, czy Wikipedia jest, bo mam przygotowane takie duże materiałów na temat, chciałem uświadamiać ludzi trochę naukowo, ale mniej więcej poszukam, o tu jest, o właśnie, poradnik zdrowia jakiś, nie będziemy z Wikipedii patrzeć. I teraz, zaraz, wytłumaczę wam, co to znaczy ta apoptoza, o, apoptoza, czyli zaprogramowanie śmierci komórki. Chodzi o to, że jak komórka umiera, to znaczy jak człowiek umiera, to jest jakby sygnał, jakby idzie sygnał z mózgu, żeby komórki umierały wszystkie. I chodzi o to, że jest możliwość taka, że
można kontrolować to w człowieka. Czyli właśnie jakby umieścić jakiś, nie wiem, chip albo coś, to można nagle po prostu wyłączyć, no tak jakby, żeby wysłać polecenie, przynajmniej są takie próby w tym kierunku właśnie tych niby naukowców, żeby właśnie tak jakby dać polecenie komórkom do umarcia. Czyli po prostu, no, to by nastąpił zgon, czyli takie wyłączenie kogoś. Czy po prostu jakby był taki kontrolowany człowiek, odcięty od duszy i sumienia, to by sobie wykonywał pracę niewolniczą, nie miałby sumienia, nie miałby, nie wiem, jakiejś miłości do kogoś, po prostu mógłby wszystko robić, co chcieli, ale jakby był już niepotrzebny, można go wyłączyć. I to jest właśnie ta apoptoza i to nie jest teoria spiskowa, tylko po prostu to jest po prostu tak działa organizm, że no to przeczytam tu, co tu pisze na ten temat. Apoptoza po grecku, od słowa greckiego apoptosis, opadanie liści. To proces programowanej śmierci komórki i jest to całkowicie naturalne zjawisko pozwalające na usunięcie nieprawidłowych, uszkodzonych i zużytych komórek z organizmu. Warto dowiedzieć się, co dokładnie jest, czy apoptoza to szkodliwe zjawisko, kiedy zachodzi oraz jakie procesy prowadzą, do niej prowadzą. Ale chodzi o to po prostu, że apoptoza też występuje jak człowiek umiera i jest jakby sygnał do po prostu umarcia wszystkich komórek. Bo tak to jakby nastąpił zgon, a to nie może już organizm żyć. Więc ja uważam, że to na pewno każdy naukowiec by powiedział, że jest możliwe po prostu coś takiego jakby kontrolowanie właśnie tego. No przynajmniej, no i to właśnie po to są te krystalizacja białek i to wszystko. No i no mówię, temat jest ciężki. Jak ktoś jest na niego nieprzygotowany, no to wiadomo, że nie będzie tego oglądał. No bo to jest za ciężki. I tu jest jeszcze o tej krystalizacji białek, to jest profil Grzegorza Dubina. No bo mówię, to wszystko stworzył Adam Dubin i wiadomo, że on dalej tym wszystkim steruje. I dlatego, gdyby wyszły teraz te przestępstwa, nie da się go pominąć po prostu, jakby Selwita nagle ogłosiła, że ma szczepionkę. Znaczy, ten wydział tego Anglika i po prostu i ogłosiłby, że ma szczepionkę, Selwita by produkowała. I nie da się po prostu, żeby Adam Dubin się nie pojawiał w telewizji, no bo on to wszystko stworzył. I on zaczął te prace właśnie nad koronawirusem. Więc tutaj chodzi o to, że po prostu no nie można go skazać w tym kraju, no bo jest potrzebny masonerii. I dlatego już jest, mówię, ja mam dowody już chyba na 100 osób, funkcjonariuszy publicznych, i będzie więcej, bo po prostu oni nie puszczą już tego. No to już jest po prostu, to jest, nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi po prostu o ich po prostu cele masonerii, bo jeśli ktoś, po pierwsze, większość ludzi nie wie nic o masonerii, że niby teoria spiskowa. Ale dlaczego nie wie? Dlatego, że to nie jest kurde jakaś grupa takich naukowców, którzy chcą dobrze dla kogoś, tylko to są ludzie, to są opętane osoby, które po prostu sługi szatana na ziemi, ja to tak mówię po prostu celowo, i dążą do tego, żeby po prostu zniszczyć tutaj duszę ludzką. Żeby tu były po prostu takie roboty tylko. Sztuczna inteligencja po prostu, którą można wyłączyć w danym momencie. No i ja to mówię po prostu, czy ktoś jest przygotowany teraz na to, czy nie. No to nie wiem, no to jak nie jest przygotowany, to nikt nie ogląda tego po prostu. Albo się zastanowi nad tym wszystkim. Teraz chciałem tu coś... czy tu jest o nim? W każdym razie to jest, nie wiem, był jakiś taki opis, nie mogę znaleźć teraz. W każdym razie to jest zastępca dyrektora i właśnie ten szef od krystalizacji, Grzegorz Dubin. No i on jest członkiem tej grupy właśnie, co pracuje nad
nad tymi koronawirusami. Znaczy właściwie była informacja i ja to wyjaśnię za chwilę, dlaczego później się skończyło i nie było w telewizji o tym, ale to może za chwilę jeszcze wyjaśnię, bo zaraz przejdę do tego. Teraz tutaj mamy artykuł, on jest po angielsku, ale ja już dałem tu na tłumaczenie. I to jest, znaczy prawdopodobnie wydaje mi się, że długo wcześniej już w ogóle UJ pracował, czyli Dubin, nad tymi koronawirusami, ale ja doszedłem do artykułu z 2015 i chyba gdzieś jeszcze z 2014. I tutaj jest właśnie białko na kapsydu ludzkiego koronawirusa NL63. I tu jest post o właśnie naukowcach i tu jest między innymi Grzegorz Dubin, czyli ten właśnie syn Adama Dubina. No i tu jest właśnie, oni pracują już w 2015 nad koronawirusem. I tutaj jest napisane, że ludzki koronawirus NL63 został po raz pierwszy opisany w 2004 roku. No i tutaj 2004, no opisany, no ja myślę, że został po prostu wtedy, nie wiem, no w każdym razie, no wykryto wtedy ludzki koronawirus. No i tutaj chłopy pracują już właśnie, ten Grzegorz Dubin też, tu jest dowód, że już w 2014 pracowali nad koronawirusem. Artykuł to jest jakiś angielski chyba. Nie wiem, w każdym razie anglojęzyczna strona. Teraz kolejny dowód. To jest jak to się nazywa, rozprawa doktorska Bożeny Szelązek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ona jest właśnie z tego działu właśnie, co te całe szczepionki, co teraz pracują nad szczepionką. I właśnie, i tutaj jest, że ona miała pracę dyplomową, znaczy pracę, rozprawę doktorską z 2018. Promotorem jej, tej pracy, był doktor habilitowany Benedykt Władyka. No to była taka prawa ręka Adama Dubina. I tutaj jest właśnie nazwa tej pracy. Analiza struktury i funkcji białek wirusowych transglikolazy P5 z bakterioflaga FI6 oraz białka nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63. I tu jest Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński. No mówię, że w 2018 już Dubin był na emeryturze, ale to jest wszystko jego dawny dział, a Władyka, no to była jego prawa ręka. I tutaj jest, tu jest ważne, coś mnie kłóce, podziękowania. Dziękuję wszystkim, dzięki którym powstanie niniejszej pracy było możliwe. A w szczególności promotorowi doktorowi habilitowanemu Benedyktowi Władyce za opiekę naukową i wszelką pomoc oraz doktorowi Grzegorzowi Dubinowi za współpracę podczas badań krystalograficznych oraz pomoc metoryczną i opiekę naukową. I teraz wytłumaczę, po co to wszystko było, ten wstęp i po co ja to mówiłem o tych. Chodzi o to, że wracając do tego artykułu z 2020 sierpnia, no to gdyby, ja sądzę tak, wiem, że to zabrzmi jakoś, no, spiskowo bardzo, ale ja uważam, że gdyby w sierpniu 2020, bo ja wtedy nie wiedziałem dopiero, ja o tym artykule się dowiedziałem rok później,
I wtedy intuicyjnie w 2020 było po prostu tak, że już widziałem, że nie mam żadnych szans, że jest taka korupcja i normalnie nie wywalczę dziecka i chciałem po prostu, wtedy wierzyłem jeszcze, że po prostu coś, ktoś mi pomoże, jakiś polityk albo coś i zacząłem to po prostu udostępniać, zdecydowałem się pokazywać przestępstwa tej grupy przestępczej i mojego teścia. No ja wtedy na początku właśnie w sierpniu 2020, właśnie po tym, jak sobie patrzyłem później, to akurat tak, że parę dni po tych artykułach, tylko mówię, nie wiedziałem wtedy, przynajmniej świadomie nie wiedziałem o tym czymś i po prostu podświadomie tak zacząłem pokazywać te dowody. No i też podpinałem linki do właśnie tego przyznania się Adama Dubina do 189, czyli przetrzymywania mnie i rocznego dziecka na działce zamkniętej na łańcuchach. Podpinałem właśnie na UJ, pod jego wydział i Selwitę. No i ja uważam, że wtedy właśnie gdybym nie zrobił, nie wykonał takiego ruchu, to prawdopodobnie dałbym się zamknąć i po prostu ja uważam, że ogłoszono by właśnie, że Selwita wynalazła szczepionkę. Znaczy UJ, a później Selwita by ją produkowała, czyli ta firma Przetrwać. I teraz dlaczego tak uważam? Po prostu, bo chodzi o to, że ja uważam, no właśnie tak, nam się wszystko kojarzy z jakimiś Gatesami, z tym wszystkim za granicą, że tam, a tu jest światowa genetyka, to jest raz, a druga, jeśli to jest tak, jak mówię, że to polega na tym, żeby odciąć człowieka od duszy i to jest plan masonerii, to po prostu wiadomo, że Polska zawsze była takim krajem, który jest najbardziej, no ja mówię, mimo wszystko najbliżej Boga, tak naprawdę. To są ludzie, którzy nieufni są, no jacy są, tacy są, ale mówię większość. Na przykład, no, jako jedyni nie przyjęliśmy tych muzułmanów do siebie. Teraz nie ma gwałtów, wysadzań się jakichś tego. No, podstawili nam druga frakcja masonerii, czyli ryt francuski, czyli PO. Chciał nam wcisnąć muzułmanów, no teraz nam wcisnęli znowu zwolenników Bandery, bo którzy razem z kobietami gdzieś tam uciekają przed wojną, dorośli mężczyźni, którzy wyglądają, bujają się po prostu, jakby byli napakowani nie wiadomo czym, a po prostu uciekają przed wojną. To chyba nikt, znaczy no, jest wielu fanatyków, którzy wierzą w takie rzeczy, że chłop wysportowany, wytatuowany ucieka przed wojną, no ale no to ja po prostu wiadomo, że każdy może sobie wierzyć co chce, bo można też wierzyć w takie coś, no ale po prostu no mamy to, ale mimo wszystko no ja uważam, że no ogólnie Polacy są, mi się wydaje, że w kraju europejskich to nawet na świecie, bo niby się mówi, że Ameryka Łacińska jest najbardziej wierząca i ten, ale z drugiej strony te rytualne, no jak to się nazywa, te festyny jakieś po Nowym Roku, teraz mi wypadło jak to, no co tam tańczą, jakieś tego wyrozbierani, też jakieś takie dziwne ekscesy, więc no uważam, że tak naprawdę Polska jednak ma jeszcze jest jak zawsze tą nadzieją właśnie, że na wiarę. I nie chodzi mi, to nie chodzi mi o wiarę katolicką, czy jakieś, bo też różni ludzie mówią, że chodzi, jak się powie o wierze, to od razu, aha, ten kościół katolicki. Nie chodzi o żaden kościół, tu chodzi o wiarę po prostu, że ktoś po prostu, przecież nie potrzebujemy żadnej, nie wiem, jakiejś religii, tylko jak mamy sumienie, to po prostu wystarczy
słuchać sumienia i wiemy, co jest dobre, co jest złe. I to chodzi właśnie o to, że mimo wszystko ja uważam, że Polacy, najwięcej jest ludzi w Polsce takich, którzy jeszcze właśnie no mają te sumienie i jeszcze żyją jakoś godnie i po prostu w nich jest nadzieja właśnie. I no bo nie mówię, no jest wiele ludzi złych w Polsce, ale też mówię, jest dużo ludzi, którzy tak naprawdę no żyją godnie, skromnie, ale godnie. I teraz przechodzę właśnie, tu jest też, przetłumaczę, włączę tłumacza. Jest artykuł, już wchodzę na tak zwane, znaczy ja nie uważam, że to są teorie spiskowe. Teorie spiskowe to jest, co masoneria nam pokazuje w mediach. To jest najsłynniejszy mason najwyższego stopnia 90 stopni, czyli mason oświecony. Nawet chyba niektórzy masonki, takie właśnie, które dopiero zaczynają, nawet nie wiedzą, że może być 90 stopnia ktoś. No mogą być. I to jest właśnie Rudolf Steiner. I on jest błędnie oceniany nieraz, że on chciał ratować ludzkość, bo on niby ostrzegał. Tak naprawdę on nie ostrzegał, tylko ostrzegał bardziej tych Żydów niehazarskich. A też po prostu przekazywał jakąś tam wiedzę, no bo mówię, że jest prawo jakieś, że masoneria, jeśli dąży do jakiegoś planu, musi po prostu pokazywać nam prawdę. Ale może to robić tak, że i tak ludzie tego nie zrozumieją. No i Rudolf Steiner, jest cały artykuł, on w 1917 roku właśnie, tutaj jest akurat materiał od duszy, ale też właśnie wypowiadał się, bo to był taki filozof, no też znany z kroniki Akasza, no znaczy on ma dużo takich, on od duszy pisał o właśnie takich rzeczach i pisał właśnie o tym odcinaniu, od duszy, o w ogóle takich rzeczach. No i on w 1917 właśnie powiedział o takich czymś jak właśnie, że o szczepionkach, które będą odcinały duszę od ciała. No i jeszcze powiem takie coś, to już jest w ogóle tak, będzie trudne do zrozumienia. No bo ci ludzie, którzy, znaczy osobnicy, co przyjmują ten rytuał Hirama Abifa, to oni już nie mają duszy, sumienia i umysłu. I tam jest tylko negatywna energia. I według wiedzy Steinera, wiedzy właśnie w Głagolicy i w różnych, no wychodzi na to, że po prostu negatywna energia reinkarnuje się. Dusza ludzka nie reinkarnuje się, tylko właśnie ta negatywna energia. I po prostu jeśli umrze ciało, to po prostu to negatywna energia może po prostu przechodzić w inne. I jak doprowadzi tutaj do jakichś dużo negatywnych rzeczy, to może się odrodzić po prostu mocniejsza i wybrać sobie jakieś ciało właśnie naukowca albo coś, która będzie miała możliwość więcej wyniszczenia właśnie. Bo chodzi o to, żeby zdegradować jak najwięcej ludzi, żeby ich dusze zostały tutaj na ziemi. To jest już w ogóle, wiem, że dla niektórych to już jest bardzo trudny temat, no ale no tutaj on mówił o tym, pisał książki, no jego nikt nie zamykał w psychiatryku, no był cenionym filozofem. No ale no, był masonem, to on miał po prostu zadanie przekazać to, co będzie realizowane i tyle, bo musiało być to pokazane, a po prostu, że to było wcześniej, 100 lat wcześniej, no to po prostu
No teraz nikt o tym prawie nie wie. No było to popularne, jak się ta pandemia zaczęła, ktoś tam nieraz puścił jakiś ten, ale to nie na tyle popularne, no masoneria ma telewizję, no to w telewizji, no to wiadomo, że takie coś się nie pokaże. No, bo tu chodzi o to, żeby każdy miał dostęp, a nie jacyś tylko tacy, no są ludzie, którzy sami szukają wiedzy, no to wiedzą o jakichś stejnerach, o innych rzeczach, ale jak po prostu się bazuje tylko na tym, co media pokazują, masoneria na uczelniach, no to nie wiedzą, więc tutaj większość ludzi no nie wie, no jak nawet większość ludzi nie wie w ogóle, że masoneria jest. Także mówię, dlaczego jest niezgodna z konstytucją, nie jest tajna, no to już tego w ogóle już wszyscy nie wiedzą. A co to jest masoneria oświecona po rytuale Hirama Abifa, to już w ogóle nie wiedzą. Nawet ci, co wstępują do masonerii i są na przykład 5 stopnia czy 6, to oni nie wiedzą do końca, że później mają sprzedać duszę i będą jakąś negatywną energią tylko. Nie wiedzą tego, bo jakby wiedzieli, to by nie przystąpili do masonerii. A później już jest za późno po prostu. Nie da się wyjść z masonerii. Po 30 stopni w życiu francuskim już nie da się wyjść. No. I tutaj no i on właśnie mówił o tym odcinaniu. No i jeszcze on twierdził, że też przeczytałem takie coś, tylko już nie mam linka gdzieś, ale to było w jego twórczości, znaczy było różne takie, pisał publikacje i było właśnie, że on twierdził, że on w tych czasach ostatecznych właśnie odrodzi się, jak będzie ta szczepionka, jako ten właśnie, który wymyśli to. No to nie wiem, czy no po prostu nie wiem, czy on w tych czasach jest, czy to jest prawda, czy nie, ale po prostu tylko takie coś powiedziałem, że on w to wierzył, że się odrodzi. Tak samo jak Himmler, czyli prawa ręka Hitlera, napisał żonami list do kochanki i napisał właśnie, że nigdy nie wiesz w naszą śmierć, że odrodzimy się właśnie w czasach ostatecznych. Ja uważam, że to są właśnie te czasy ostateczne. I no właśnie, że o co chodzi. Teraz jeszcze. Teraz następny. To jest naukowiec. On nie żyje już też. Jeden z najsłynniejszych fizyków, on był na wózku. To jest Stephen Hawking. I on nie używał takiej raczej duszy czy coś, bo on był chyba ateistą. Ale on po prostu inaczej to przedstawiał wszystko i tutaj przeczytałem takie coś, co twierdził Hawking. Jego zdanie, w momencie, gdy maszyny będą mogły całkowicie wyręczać człowieka, kluczowy będzie model dystrybucji dóbr. Jeśli bogactwo produkowane przez maszyny będzie rozdzielone, wszyscy będą mogli odpoczywać w luksusie. Lub też większość ludzi skończy w skrajnej biedzie. Jeśli obu właścicieli skutecznie zablokuje redystrybucję. I on mówił właśnie, że zagrożeniem dla ludzkości będzie właśnie sztuczna inteligencja. Czyli tutaj jest następne, Stephen Hawking ostrzegał przed sztuczną inteligencją i jej wpływem na ludzkość. No i wydaje mi się po prostu, że on mówił o sztucznej inteligencji, a że chodziło mu to samo, co Rudolfowi Steinerowi, czyli po prostu o tym, o takim właśnie, że człowiek się stanie taką sztuczną inteligencją. No takim będzie po prostu takim właśnie jak Wicherek, na przykład sędzia Wicherek, który nie ma sumienia i dla niego przyznać komuś, bandziorowi czy coś, dziecko czy coś, no to jest nic, bo on po prostu tylko wykonuje to, co ma zrobić i nie ma sumienia, żeby tak, no bo on, niektórzy mówią, że jacy to są zwyrodniacy. No nie są zwyrodniacy, to jest negatywna energia. Tam nie ma sumienia. Bo każdy człowiek, który coś zrobi, to później go gryzie sumienie, by sobie coś po prostu, nie wiem. Nie mógłby żyć z takim czymś. A to są po prostu
nie są żadne zwyrodnialce, tylko my po prostu nie oddzielamy, nie rozumiemy tego, że są puste ciała po prostu z negatywnymi energiami, bez duszy i sumienia. Człowiek, ktoś, nie wiem, wypadnie komuś na ulicy, nie wiem, portfel i może przez chwilę, nie wiem, stanąć na tym portfelu czy coś, ale później zaczyna go gryźć sumienie. A taki człowiek, taki osobnik, już nie ma żadnych skrupułów żadnych. On nie ma, on by nawet nie zastanawiał się po prostu. Tylko po prostu robi to, co mu instynkt każe. To jest po prostu, tak naprawdę to wszystko chodzi o emocje, żeby obniżać ludzi negatywno, żeby człowiek taki połączony z duszą, żeby po prostu się obniżał poprzez emocje. Tak na przykład jak oni chcą, żebym teraz dzwonił i wiadomo, każą dziecku płakać przez telefon, no i może coś tam dogryzać czy coś, bo ani nie będę mógł nagrać albo coś. I to chodzi, żebym miał te, wytwarzał, generował emocje cierpienia, nie wiem, nakrzyczał coś, denerwował się, nienawidził ich i po prostu będą się karmić tymi energiami. Jak przeczytacie to, co zamieściłem, ten link Rudolfa Steinera, to on właśnie tłumaczy o tym dokładnie. No nie wiem, może jeszcze pokażę właśnie, o co tu chodzi. No, może o... tutaj jest właśnie początek właśnie samego artykułu. Rudolf Steiner opisuje archontów i pasożytnicze istoty, które żywią się twoim strachem i niepokojem. No to głównie chodzi właśnie o to, że to wszystko, jak na przykład jestem w tym środowisku izolowanych dzieci, rodziców izolowanych od dzieci, to właśnie chodzi o to, że po prostu on doznaje tą niesprawiedliwość w sądzie, gdzie większość po prostu tam jest tych masonów i oni po prostu czerpią, sąd to jest po prostu budynek, który ładuje po prostu energię dla tych negatywnych. Tak naprawdę, no to można powiedzieć, ja się zastanawiam, czy sąd nie jest właśnie lożą masońską też, bo to jest po prostu wytwarzanie tych negatywnych emocji. Taki rodzic, który po prostu nic krzywdy nie zrobił dziecku i nagle wszystko jest manipulowane, sędzia przyzwala na jakieś wały. Matka go izoluje, na przykład ojca od dziecka. Sędzia udaje głupa, że nie uznaje mu dowodów. Jakieś fałszowanie protokołów, wszystko. To wszystko jest po to, żeby po prostu nienawidzić. Bo my sobie nie zdajemy sprawy, że to są negatywne energie. I tu nie ma nic wspólnego. My nienawidzimy jakąś ciało, a po prostu... To jest odcięta negatywna energia, która nic nie da, że my będziemy go przekonywać. Dlatego ja już nie chcę pisać jakichś pism czy coś, bo to jest tylko po prostu... Ja chcę już ujawniać tylko po prostu. Wiadomo, że oni będą... wiadomo, że oni będą po prostu nie wiem, kasować te filmy i to wszystko, no ale ja będę później kopię wrzucał jeszcze raz i no taka zabawa, bo po prostu, no nie wiem, albo ludzie się obudzą, albo się nie obudzą. Ja już nie mam szans na jakieś papierki po tym, co zrobił Ziobro teraz i że to wszystko nie rusza tych, no bo wiadomo, że no ja też chcę pokazać, żeby ludzie zrozumieli, że politycy nie mieszają się do masonerii. Większość ich jest w masonerii i tutaj po prostu, a jak nawet nie są, to oni nie mają nic do gadania. No to ostatnio pokazała sytuacja, że Ziobro po prostu nie wkroczy tutaj, bo jest za słaby do masonerii w Krakowie. On nie może się przeciwstawić Dubinowi i tym układom. No nie może, no. Ja wiem, że dla niektórych ludziom to się w pale nie mieści, co teraz mówię, ale to jest naukowiec, który pokazuje wam dowody, czy wierzycie, czy nie wierzycie,
że miał po prostu zaszczepić Polaków. I tu jest dobro masonerii. Żaden Ziobro, żaden Duda nie ma prawa się wtrącać w to. Choćby nawet ich ruszyło jakieś sumienia, to po prostu nie ma możliwości takiej. Dlatego ten film jest kontrowersyjny, ale no, ja już nie mam nic do stracenia. Ja po prostu nie mam nic do stracenia, bo ja chcę po prostu całkowicie zakończyć izolowanie dzieci od rodziców. Nie chcę robić jakiegoś tasiemca 5-godzinnego filmu, bo nikt tego nie będzie oglądał. Rozdzielę to na inne, ale to też jest po prostu też w następnych filmach pokażę, że to jest związane z krzywdą dzieci. No bo najważniejsze jest właśnie krzywda dzieci. To jest największe, generuje emocje właśnie. Ich awansują te negatywne energie. Później wcielają się w inne ciała mocniejsze. Właśnie jak najwięcej krzywdzą dzieci. I tu wszystko chodzi o dzieci. A poza tym sam Dubin też mnie naprowadził, że to wszystko, cały ten handel dzieci w Krakowie, te właśnie cały ten niesąd, te wicherki, ten satanista, mason, wicherek i ta reszta, cała hołota, to po prostu okultyści, to po prostu to jest właśnie handel dziećmi. Samo to, że ja kiedyś zastanawiałem się, jak odkryłem, że Adam Dubin jest przestępcą, to zastanawiałem się nad tym, bo Zofia Dubin, jego żona, jest ławnikiem, była ławnikiem w sądzie do 2019 na wydziale cywilnym, rodzinnym, tam gdzie toczyła się rozprawa moja rozwodowa. I tak na początku myślałem, że on po prostu chciał mieć tylko do tych wałów, no po prostu gdzieś wsadził przy pomocy Grażyny Fiałkowskiej, radnej z Krakowa, no bo to nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, ale ławnik to jest pracownik Urzędu Miasta. I po prostu wcisnął Zofię Dubin, swoją żonę, jako ławniczkę w sądzie rodzinnym. I ja myślałem, że to początkowo myślałem, że po prostu tak, żeby mieć dostęp do nieuczciwych sędziów, prokuratorów i żeby tam po prostu wyszukiwać takich. Ale później zauważyłem, że tu chodzi też o handel dzieci dla masonerii. I ja to później pokażę. Właśnie tacy, no teraz jest przewodniczącym, został mason Wicherek. I po prostu no to on było najwięcej chyba na niego skarg, najwięcej jakichś umorzonych spraw, no bo zawiadomień, wszystko było poumarzane. No i masoneria go awansowała na przewodniczącego sądu. Ja tu nie chcę, chcę tylko teraz masonerii powiedzieć, jakie, za to, że Dubin dalej się podnieca i po prostu zakompleksiony naukowiec porywa mi dalej dziecko i cieszy się z tego, że ja nie widzę dziecka. Ja nie wchodzę emocjom nienawiści. Ja wiem, że i tak będę wychowywał swoje dziecko i że dojdzie w końcu do miliona ludzi i po prostu to całe padnie. I uratują się wszystkie dzieci. Ja w to po prostu wierzę. Jestem pewny tego, dlatego nie dzwonię, bo nie chcę, żeby teraz moja córeczka była narażana, manipulowana, zastraszana. Ja ją będę widział. I ty, naukowcu Adamie Dubinie, wielki, zakompleksiony, myślisz, że jesteś Bogiem. No ja ci udowodnię, że nie jesteś Bogiem. I po prostu ja odzyskam moją córkę i wszyscy się dowiedzą, kim jesteś. Możesz sobie usuwać filmy, ja będę je puszczał, będę stosował zasadę taką, jaką macie właśnie, masoneria ma taką zasadę, że tak jak zabijają na przykład Lepera, zabili czy innych, to zawsze jak używają seryjnego samobójcę, to umiera taki człowiek zabity przez nich, niby popełnia samobójstwo w weekend, bo dopiero w poniedziałek jest, dopiero w poniedziałek można przeprowadzić sekcję zwłoki i ewentualnie wykryłby się jakiś środek, no bo tak jak zginął ten
bokser Kostecki, światowej klasy bokser, tylko no, przestępca, ale światowej klasy bokser. No i powiesił się niby w celi należąco, no to przecież wiadomo, że nie powiesiliby chłopa, bo wiadomo, że jakby nawet na śpiąco mu wstrzyknęli jakąś strzykawkę, to na pewno tam kilka osób dostało od razu logę na przywitanie. Bo nawet śpiący bokser to odruch bezwarunkowy i jakby jak tylko wyczuł zagrożenie, to się obudził i od razu pewno strzała położył z kilka osób, zanim go po prostu ten. I musieli go powiesić należąco, bo sobie nie dali z nim rady, no to wiadomo. Więc tutaj, dlatego ja to też tą wiedzę stosuję, bo zauważyłem właśnie, że jak puszczam w tygodniu, to mi usuwają, tak jak właśnie puszczałem film o Amelii Kaszczyk, gdzie pokazuje dowody, że pseudonaukowiec Adam Dubin, wielki po prostu zakompleksiony naukowiec, który mu się wydaje, że jest Bogiem, bo jest masonem wysokiego stopnia, zapisał do przedszkola moją córkę Martę Kozłowską jako Amelię Kaszczyk. I mówię, jakby to była nieprawda, a ja oczywiście mam więcej dowodów, tylko na razie mi usuwają filmy. Dopiero pierwszy odcinek puściłem i po prostu nawet 3 razy już mi YouTube to usunął. Więc teraz mi usunął znowu rozmowę z prokurator Lisak, więc no tutaj po prostu tylko, no to jakby to była nieprawda, to czego by się bali? No może się boją, że ludzie zaczną się zgłaszać i rozpoznawać moją córeczkę, no. Z tego przedszkola. No. To jest po prostu, no, parodia, co się dzieje. Co tu jeszcze chciałem pokazać. Co to w ogóle jest? Teraz. Eugenika. O, tu jest. Właśnie, bo żeby zrozumieć też, o co tu wszystko chodzi, bo to jest wszystko powiązane. Znaczy ten właśnie, te szczepionki, to wszystko, to też jest związane z II wojną światową. Bardzo związane wszystko z II wojną światową, bo wtedy to było tak jakby pierwsze podejście tego wszystkiego. I tam było, no bo teraz ci wszyscy te naukowcy, którzy pracują nad tą szczepionkami, no to oni są tak samo genetykami. A genetyka to jest dawna eugenika. Dawniej przed wojną to się nazywało eugenika. Ale teraz się nie może nazywać eugenika, bo chodzi o to, że eugenika się źle kojarzy, bo kojarzy się z dr Mengele i obozy śmierci w Oświęcimiu, gdzie przeprowadzał, no niby prace naukowe to było wszystko, no ale po prostu no, rozrywał ludzi, tak wyglądały te po prostu, traktował ludzi jak materiał, ale to były, no wiele firm w ogóle współpracowało z Mengele, to były zlecenia różne, no może to zabrzmi brutalnie, tylko zobrazuje to po prostu, miał zlecenia na przykład na opracowanie kropli na oczy na przykład, no to on najpierw robił coś takiego, żeby zobaczyć jak po prostu no jak się to oko zachowuje, czyli najpierw niszczył te oko i to było po prostu no niestety, no to oczywiście mam nadzieję, że dzieci tego nie oglądają, będzie oczywiście po prostu na YouTube informacja, żeby nie oglądały tego, będzie zablokowane, ale chodzi mi o to, że na przykład, żeby zobrazować, jak to wyglądało, te doświadczenia. I no to na przykład wlewał kwas do oka, no i robił notatki, jak się to oko zachowuje. I później to na takiej podstawie było po prostu opracowanie kropli. No bo miał tak samo na przykład, no to powiem inaczej, że po prostu
Teraz w medycynie jego prace są po prostu wykorzystywane. Ta wiedza, którą on nabył, tylko że sposób no, niehumanitarny po prostu. Ale dalej jest po prostu brana ta wiedza, bo tak jak mówię, człowiek niepołączony z duszą, czyli negatywna energia, jakiś naukowiec taki będzie, to on nie ma możliwości, żeby coś samemu wpaść na jakąś wiedzę czy coś, tylko musi tak jakby poznać od środka. Czyli na przykład, no właśnie po to było też te, między innymi, wojna była potrzebna do obozów śmierci, do tych doświadczeń, żeby właśnie pracować nad różnymi rzeczami. No też, też na przykład, też właśnie, żeby mi się wydaje, że doktor Mengele i eugenicy pracowali właśnie nad tym, żeby się dowiedzieć, gdzie ta jest dusza zlokalizowana i żeby jak ją po prostu odciąć. I to też, też właśnie o to chodziło. No i różne właśnie takie rzeczy typu były tam przeprowadzone takie doświadczenia, jak na przykład, że podcinał ręce, na przykład podcinał żyły jakiemuś Polakowi czy tam Żydowi i po prostu oczywiście nie Hazarskiemu. No i po prostu i wykrwawiał się ten człowiek i on notował po prostu, kiedy zaczynałeś majaczyć, kiedy coś, i to takie właśnie wiedzę nabywał i tego, i to później pracę pisał z tego i mówię, wykorzystywane to jest do dziś. Czy na przykład nawet były zlecenia firm, na przykład jakieś, o, na przykład testowanie tramwajów, no to wyglądało tak, że opracowanie jakieś po prostu, czy tramwaj jest na przykład odporny na co będzie, jak zaleje się czy coś, no to on poświęcał właśnie tych z obozu i wstawiał na taki tramwaj i po prostu zalewany był wodą, jakaś elektryka czy coś i to wszystko było przeprowadzone, żeby właśnie takie jakieś, no, przeprowadzić, jakby to wyglądało, ile osób zginie, jak czy można by ich uratować, no to takie właśnie to mówię, no to ludzie sobie nie zdają sprawy, słyszą o obozach śmierci i myślą tylko o jakieś okrucieństwo, to było przygotowanie właściwie na większy plan. No i tak samo ja uważam, że były takie właśnie testy na stworzenie człowieka, takiego kombinowanie właśnie, żeby był taki człowiek doskonały żołnierz, czyli on tam pracował nad jakimiś takimi połączeniem siły zwierzęcej. Wszczepiał na przykład łapy jakieś wilka albo coś, no robił takie po prostu, później mówił o tym Dariusz Kwiecień, taki historyk, amator, bo nie wiem, przepraszam pana Dariusza Kwietnia, jak na przykład, może ma jakieś wykształcenie, nie wiem, ale tak zawsze jak oglądałem jego filmy, to raczej chyba był pasjonatem tylko. Ale to on właśnie opowiadał, że później były jakieś historie takie właśnie, ci, co przeżyli wojnę, opowiadali, że widzieli jakieś wilkołaki takie czy coś i to właśnie, no, nie widzieli wilkołaki, tylko po prostu widzieli tych ludzi z eksperymentów, gdzie coś jakieś przeżyli, właśnie Mengele, po eksperymentach tego Mengele. Czyli on pracował właśnie też na stworzenie, różne były tam. Na pewno pracował też nad, mi się wydaje, że ważne jest też, no, klonowanie ludzi to było, ja uważam, że od 1813 przynajmniej to klonowanie jest cały czas. To jest inna sprawa. Może tam było coś ulepszane. Ale też na przykład stworzenie, no bo tu chodzi eugenika, to jest stworzenie takiej nadludzi. No i też właśnie opracowanie, żeby tych niewolników stworzyć, czyli ta szczepionka odcinająca. No i mówię, i stworzenie takich nadludzi. No i też
Właśnie chodzi o to, że kurde, co ja teraz już bardzo długo ten film. No, stworzenie właśnie takiego nadczłowieka i właśnie dlatego były takie manipulacje ze zwierzętami, różne jakieś takie. Aha, i właśnie, żeby tak jakby nie tylko klonować, tylko właśnie żeby bliźniaki, też pracowanie nad bliźniakami, jak właśnie kontrolowanie, żeby rodziły się bliźniaki, te właśnie ten nad ci nadludzie. No i co jeszcze? Ja myślę, że pracował nad adrenochromem tak samo, czyli to po prostu, że była produkcja, to się wydziela przy torturach, przy znęcaniu psychicznym właśnie wydziela się takie coś w mózgu, przy szynce i taki płyn powstaje i to jest taki jakby narkotyk elit tak zwany i to daje po prostu tym negatywnym energiom, tym opętanym ludziom, tak samo jak jedzenie płodów ludzkich, to nie jest wcale żartem. Samuel Nowak napisał takie coś na Twitterze, rzecznik psychologów w Krakowie, że płód ludzki nie jest człowiekiem i można zjadać nawet. I powiedział o rytuale właśnie pokazanym w filmie z 2004 roku pierożki. Więc no, to też jest przekazywanie. Ja uważam, że to się dzieje i to się dzieje w Krakowie. Teraz, aha, i to właśnie mówię o tej, to jest właśnie dowód, że eugenika polska, że było takie coś, towarzystwo eugeniczne w czasie wojny i też nasi naukowcy też brali właśnie ci eugenicy udział w tych pracach, bo to nie był tylko doktor Mengele. To naukowcy z całego świata, ci eugenicy, i pomagali mu w tych doświadczeniach. I tu jest właśnie, żeby zrozumieć, to można dostępny właśnie, nieraz się kłócę z jakimiś historykami właśnie, no niby z jakimiś, ja spotykam na Wawelu czy coś i mówię, że jakimś profesorem historii czy coś i nagle, czy byłem tam i poruszam temat eugeniki, a ktoś strzela głupa, że eugenika to jest teoria spiskowa. No historyk, kurde, no to jaka teoria, jak to jest. I mówię właśnie, że przecież są PDF-y normalnie, książki są. Można kupić książki gdzieś w antykwariacie czy coś. No. No, ale to mówię, no. Masoneria to przeważnie no, gra głupa. No. To jest jedynie co potrafię mówić, to właśnie teoria spiskowa, że ktoś jest psychiczny, że coś. No i pokażę mu takiemu jednemu, drugiemu się ten, no to udaje głupażeń, że to jest książka, nie wiem, podrobiona albo coś. I żeby było śmieszniej na przykład, no bo ludzie nie wiedzą, że było w ogóle towarzystwo eugeniczne w Polsce przed wojną i to bardzo silne. No i to byli tacy właśnie, żeby no mówi o tym, jak to się nazywa ten, co chodzi boso po podróżnik, Cejrowski chyba, to on właśnie o tym mówi nieraz, że był plan przedwojenny, żeby wysłać psychicznych jakichś takich, nie wiem, takich, no, co oni traktują jako nie ludzi, jakichś, nie wiem, homoseksualistów albo coś, na Madagaskar. I były nawet umowy, które były tam prowadzone, żeby było właśnie taka współpraca. To nie są żarty, to tak naprawdę było przed wojną. A współzałożycielem Towarzystwa Eugenicznego to był Boj Żeleński. Czyli wiemy o Boju Żeleńskim, bo każdy, co tam wchodził na lekcję polskiego, no to wie o Boju Żeleńskim. Nawet jest pomnik koło UJ-u w Krakowie na Plantach. Ale nikt nie wie, że to był eugenik. I nawet miał tak po prostu radykalne poglądy, że masoneria go oficjalnie nie chciała dać do siebie, bo był za radykalny i no, wtedy było oficjalne, że kto należy do masonerii. I no wiadomo, że współpracowali z nim, ale po prostu
No oficjalnie go nie chcieli dać na członka masonerii, bo on to był, miał poglądy no typowo eugeniczne. I w ogóle na czym ta eugenika jeszcze w ogóle polegała? No w czasie wojny to przecież oni po prostu rozstrzeliwali tych psychicznych wszystkich niby chorych ludzi na psychicznych. I no to chodziło po prostu, żeby ta rasa została rasa tych najlepszych panów i po prostu niewolnicy, tylko silni najlepsi, a reszta eliminacja wszystkich. No i to jest najlepsze, że teraz dużo się daje manipulować jakieś temu rytowi francuskiemu, no jakieś ci LGBT albo coś, ci po prostu homoseksualiści, a tak naprawdę jeśli masoneria będą realizować plan, to pierwsi będą eliminować takich. I tu nie będzie jakichś skrupów rytu francuskiego, który teraz każe wychodzić na ulicę, tylko będą właśnie eliminować takich ludzi. Więc... tutaj teraz, co tu mam? O, właśnie chcę pokazać prawdziwy Adam Dubin. Tu jest podobny link, tu jest prawdziwe oblicze Adama Dubina, naukowca, który niby miał zbawić świat i pracował, poświęcił chłop całe życie, żeby wynajdować leki zbawienne, szczepionki, pracował nad koronawirusem, a jest bandytą. No to się zastanówcie, czy to, co mówię teraz, że jeśli myślicie, że to teoria spiskowa, że mówię, że po prostu miała być szczepionka, która będzie odcinać duszę od ciała, no to proszę zobaczyć. Taki bez skrupułów przestępca, który krzywdzi dziecko, który po prostu odcina dziecko, żeby tylko zaspokoić swoje ego, bo nie chciałem po prostu być przestępcą. I jak zobaczyłem, że on jest przestępcą, to się po prostu chciałem, żeby po prostu odciąć się od niego. No i moja żona po prostu wybrała materializm. No i po prostu, no niestety, no teraz już na pewno nie ma wyjścia. I też jak niektórzy mówią, dlaczego ja jej bronię. Ja jej po prostu bronię dlatego, że po prostu... No była materialistką, źle zrobiła, ale teraz ja ją nie obwiniam o alienację rodzicielską, bo no bo ona nic nie ma tam do gadania. No słuchajcie, są jakieś argumenty, że jakby chciała, to by coś zrobiła. No co by zrobiła? No co by zrobiła? Nawet jak pójdzie, jakby nawet, nie wiem, chciała po prostu uciec od niego i pojechałaby, nie wiem, do Częstochowy czy gdzieś i zawiadomiła tam na posterunku o przestępstwach tatusia, to i tak wszystko jest przekierowywane do Krakowa, do Podgórza. A Seweryn, też tłumaczyłem to właśnie w tym filmie usuwanym, Seweryn jest kurde po prostu na usługach Dubina, to jest mason po prostu, komendant Seweryn i po prostu i zanim by ona wróciła do Krakowa, to Dubin by już wiedział po prostu, że ona musiała sprawę założyć, więc po prostu to nie jest takie coś, no kobieta wie o tym, że widziała jak mnie potrącił autem, bo była wtedy w aucie, wiedziała, że zlecił pobicie na mnie wtedy, co pokazuje co nikt nie szuka tego bandyty, to film, co słychać wyraźnie głos przestępcy, jak mnie powala z dzieckiem na ziemię i co wy myślicie, że co? Że ona się nie boi tatusia? Ja myślę, że no nie uczestniczy w tym już, po prostu no robi to, co on jej każe, ale uważam, no ja znałem ją trochę i wiem, że ona akurat sumienie ma. Wiem, że teraz po prostu się boi tego wszystkiego, no co zrobi? No nic nie może zrobić. Więc no tutaj może się tylko jedynie obudzić, no ale to trzeba
Trzeba postawić wszystko już na jedną kartę. Tylko mówię, tutaj wszystko tylko może pomóc wiara, bo nic innego nie pomoże, bo żaden Ziobro, żaden, nie wiem, no ja podejrzewam, że Strasburg samo nie, jedynie wiara i zjednoczenie ludzi. Jeśli ludzie pokazywali to, co ja pokazuję, udostępniali i doszłoby do milionów, to oni by po prostu, no już by musieli ustąpić. Ludzie by się przebudzili, no ale no nic. To jest jedno. A później drugi link. To jest ten film, co Adam Dugin się przyznał do 189. No i tutaj jest po prostu, i mimo to chłop nie siedzi, czyli przytrzymywał mnie i roczne dziecko na działce. Przyznał się po prostu do tego na rozprawie. No i mu umarzają mi takie zawiadomienia, bo po prostu nie widzą tam przestępstwa, a jest coś takiego jak 240 kk, że kto wie o 189, to musi zawiadomić prokuraturę. No i właśnie Ziobro i te wszystkie inne sługi masonerii po prostu już pokazały ostatnio, że właśnie no są za krótcy, żeby tutaj postawić się masonerii. No i celowo po prostu. No ja dam Dubin sobie, no zróbcie sobie doświadczenie, weźcie, przetrzymujcie kogoś z dzieckiem na działce, przyznajcie się po prostu w sądzie do tego pod przysięgą i zobaczymy, czy prokurator umorzy takie, nie będzie w ogóle, bo tu w ogóle sprawy nawet nie było, to było, nie wiedział po prostu, żeby wszcząć śledztwo. Sędzia Imielski mi się udało, że uchylił te, nakazał Miszograj, która to nie widziała właśnie podstaw, żeby prowadzić śledztwo. Nakazał jej, on jednak widział, że moje dowody są wystarczające na wszczęcie śledztwa. I co? I umorzyła drugi raz. Więc tutaj pokazuje, że no mason może wszystko, no i jeszcze naukowiec. No tutaj pokazywałem tą apoptozę. No to będzie chyba wszystko i ja też już zacząłem w filmikach pokazywać. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak reklama, bo ja nie zarabiam na tym, tylko po prostu, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego ja jeszcze żyję, mimo że pokazuję takie ciężkie rzeczy i nie siedzę. Dlaczego te złe energie nie mogą, te masony, sługi szatana na ziemi, nie mogą mi nic zrobić. To właśnie opisuję to w mojej książce, którą udostępniłem za darmo. Podepnę linki. Głagolica. No piszę tutaj, to jest książka do nauki języka, pisma, które nam ukrywała masoneria przed nami. Ja uważam, że służy do uwalniania właśnie tych dusz, sumień i umysłów, żeby wróciły do ciała i po prostu i jakby usuwania tych negatywnych energii. No ja wiem, że ludzie jesteśmy manipulowani, żeby po prostu nie wierzyć w takie rzeczy, ale no nasi przodkowie wierzyli. Ja jestem z 76 roku. Gdyby żyli moi dziadkowie, pradziadkowie, no to na pewno teraz by były protesty pod sądami i nie wiem, i na pewno by po prostu nawet może jacyś księże egzorcyści i oni by na pewno wierzyli w to, że to są po prostu opętani. A teraz już jesteśmy tak zmanipulowani, że uważamy, że to są po prostu skorumpowani ludzie. To ja tu to tłumaczę po prostu, żeby to zrozumieć. To dlatego udostępniłem za darmo te moje książki, żeby po prostu. Ja nikogo nie namawiam, tylko że po prostu pokazuję to, jak się bronię przed grupą przestępczą, masonami, co pokazuję. I po prostu, no właśnie, dzięki godnego życia w prawie stwórcym zapisane w Głagolicy, no i właśnie.
dzięki pisaniu głagolicą modlitw i obrazowaniu. To jest tak jakby, głagolica to jest jakby kody do po prostu do materializacji, do takiego jakby łączenia się z tym światem duchowym, czyli uzyskujemy pomoc wszechświata. Tylko, że po prostu, żeby mieć dostęp do tych pola informacyjnego i tej ochrony, no to trzeba po prostu współdziałać, współpracować z przyrodą, z wszystkim. I no nie można na przykład być w takim jakby ochronie, jak ktoś na przykład, nie wiem, jest za tym, żeby zabijać człowieka, czyli aborcją. Uważam, że i tak jest w głagolicy przekazywane, że płód ludzki jest istotą żywą od 49 dnia polu. Czyli po prostu, jeśli chcemy być tak jak ja, że po prostu te negatywne energie nic nie mogą zrobić, no a my, jeśli jesteśmy niewinni, no to nie ma czegoś takie jak prawo naturalne to Lida Wina, tylko trzeba być prawie właśnie tym stwórcy. Nie można zabijać żadnej istoty żywej, krzywdzić i pozwalać na krzywdę. I to tak samo, że większość ludzi jest dobrymi ludźmi, ale na przykład jeśli słyszymy za ścianą, że ktoś bije, nie wiem, dziecko albo żonę, albo nie wiem, męża na przykład, żona, i nie robimy nic z tym, to też nie jesteśmy w tym prawie. Więc po prostu tak samo ja uważam, że jak na przykład jest ktoś, nie wiem, gwałcona jakaś kobieta i po prostu zna swoich oprawców, ale też nie dąży do ujawnienia ich, bo się boi o własne życie, to też nie jest w tym prawie, bo po prostu ci ludzie, ci oprawcy dalej po prostu gwałcą innych istoty żywe, czyli przyzwala na krzywdę. To nie jest tak według mojej wiedzy, że w to co wierzę i co Słowianie wierzyli, że to jest zły stwórca i po prostu nie wiem, i karze tą kobietę, tylko po prostu mamy wolną wolę i wybieramy albo tego złego, albo po prostu stwórcę. I jeśli po prostu nie jesteśmy w tym prawie, no to tak jakby, no, stwórca nie może zaingerować, bo to jest nasza wola. Wybieramy te złe. I wtedy, no, jesteśmy niszczeni przez tą negatywną energię w sobie, a później ona opuszcza w końcu ciało i degraduje to ciało, niszczy duszę. Jeszcze za to gdzieś tam awansuje w silniejsze ciało, z większymi możliwościami. Dobrze, no to ja nie wiem po prostu, czy to nie jest za ciężki temat jak na razie. No, nagrałem taki film, no, zobaczymy, no. Masonerii powiem tylko jedno, że tak jak, znaczy powiem tu jeszcze jedną rzecz, bo chcę też wyjaśnić jedną rzecz, bo większość na przykład o tych liderach na przykład, większość jest pod kontrolą masonerii, są różne takie drogi, że albo są od razu wstawieni na liderów i kontrolowani, albo jest coś takiego, że zamyka się ich w więzieniu i niektórzy po prostu no, straszy się ich wciąć i robieni są właśnie, że idą na współpracę i później donoszą. Albo po prostu jest coś takiego jeszcze, że też no, ktoś na przykład zaczyna coś mówić o masonerii i dlatego ja mówię, że na przykład nie powiem teraz, że ktoś jest moim zdaniem zaufanym człowiekiem, bo za chwilę to się to może zmienić. Bo ktoś może mówić o masonerii na przykład i dobrze chcieć, ale później albo znajdą haka na niego, posuną mu jakąś, nie wiem, kobietę jakąś i sypią mu coś do drinka, a później kurde porobią jakieś zdjęcia, jak jest nieprzytomny. Dadzą go na jakąś kobietę, porobią jakieś kompromitujące zdjęcia i będą szantażować. Albo po prostu
Albo po prostu kupią kogoś, czy coś, czymś. Ja wiele znam przypadków, że na przykład osoby, które były za mną, no po prostu dostały jakieś tam widzenia z dziećmi i po prostu odpuściły, no. No i przestały na przykład wspierać mnie, czy coś. Więc dlatego jest w jedności siłę. No, jakby to masa po prostu udostępniała, no to wtedy już nie wyłapią wszystkich. A tak to pojedynczo mogą zobaczyć, ktoś komentuje albo coś i go albo szantażować, albo coś. Ale mówię, no, jakbyśmy myśleli o wszystkich dzieciach tak jak ja, to jest większa szansa, że zobaczymy swoje dziecko. A tak to nawet nie tłumaczę, że jak ktoś się użala na grupie zamkniętej jakieś i nie upublicznia takich rzeczy, to po prostu to on myśli, że nic mu nie zrobią, ale się przynajmniej użali. A tam jest i tak jest naszpikowane, bo na takim dzielnym tacie tam jest więcej kretów niż w polu jakimś kretowiskach, więc tam kurde. I tak oni sobie notują, kto jest zagrożeniem ewentualnym i tak niszczą i tak. I tak naprawdę taka osoba i tak nic nie robi, a i tak później go zniszczą albo doprowadzą do samobójstwa, albo po prostu zniszczą go konkretnie, zabiorą mu majątek, wsadzą do więzienia i tak dziecka nie zobaczy i tak. Więc mi się wydaje, że jedynie pokazywanie prawdy. Nawet w Biblii jest napisane: prawda was wyzwoli. I to myślę, że to jest prawdziwy przekaz. Więc ja mówię, że to jest jedyna szansa. No i to będę chyba kończył. Aha, jeszcze chcę powiedzieć, właśnie zapowiadać masonerii, że... Aha, jeszcze co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że ja miałem propozycję taką. Nie wiem, na ile to była realna propozycja, czy nie. Nierealna propozycja. Wiem, że ta osoba na pewno była z masonerii. Tylko nie wiem, na ile to było decydujące i na ile było po prostu realne, bo to też pamiętajmy, że to są siła zła, więc to jest przebiegłe. To mogło i tak być lipne. Ale ja w ogóle nawet tego nie wziąłem pod uwagę. Było po prostu takie coś, że dostałem propozycję niby. Wiedziałem, że to naprawdę jest mason i może nawet faktycznie było coś tam na rzeczy, że gdzieś wyżej szło to gdzieś wyżej i było, że po prostu żebym usunął strony, jak po prostu dostanę opiekę naprzemienną. I ja po pierwsze nawet nie rozważam takie coś, bo tu już nie chodzi po prostu, możecie mi wierzyć, może nie. Nie wierzyć. Ja przysięgam, że było takie coś. Nie wiem, na ile to byłoby prawdziwe, czy nie było prawdziwe. Ale ja powiedziałem kategorycznie, że nie. Bo to już nie chodzi o to po prostu, że ja chcę po prostu zakończyć całkowicie krzywdę dzieci. Wszystkich dzieci. I chcę zlegalizować masonerię w Polsce. Przyczynić się do tego po prostu. I zrobię wszystko, co mogę właśnie, żeby to było. I możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Dostałem taką propozycję i nie wziąłem to w ogóle pod uwagę. Nie dam się zastraszyć, ja się już nie wycofam. Są ludzie, którzy, nie będę wymieniał nazwiska, którzy tak samo wierzę, że też się już nie wycofają, dołączyli się do mnie i po prostu też będą ujawniać niedługo i po prostu to się zmieni. I ludzie zaczną pisać głagolicą, jak zaczną obrażować głagolicą, będzie wychodzić prawda. I będą, podniesie się wibracje Polaków i po prostu negatywne energie nie wytrzymają tej wibracji. I będą same opuszczać te ciała. Można wierzyć to, można nie wierzyć. Ja też na przykład powiem, że też nie wiem, na ile to było wiążące. Pewna partia chciała mnie na do wyborów,
też po prostu powiedziałem, znaczy w ogóle nie brałem tego poważnie, ale powiedziałem coś takiego, że dobra, jakbym się miał w ogóle zastanawiać, to ma być przy moim nazwisku napisane, że jestem za delegalizacją masonerii. Zaczęło się no bo wiadomo, że to niby była taka właśnie walczący niby systemem, ale po prostu jak już to powiedziałem, no to było nie do przejścia. A później jeszcze był mimo raz jakieś zaproszenie na jakieś spotkanie tej partii. No i tam było właśnie, i spytałem się właśnie, czy to jest propozycja do startowania do wyborów, no tak. I ten, ja powiedziałem, że jak kolejna, to ja powiedziałem, że po prostu jako bezpartyjny. No i to w ogóle, że ja w ogóle nie miałem ochoty na takie coś, ale po prostu intuicja mi podpowiadała, żeby takie coś, po prostu żeby pokazać, żeby się przekonać, że to jest taki pic na wodę, fotomontaż, bo jak powiedziałem o masonerii, no to niby walczą z systemem, ale masonerii się boją, no to każdy, który się teraz boi masonerii, to co? Myślicie, że jak wejdzie do Sejmu, to co? To będzie walczył z masonerią? Nie będzie walczył z masonerią. Dobra, no kończę chyba. Aha, jeszcze zapowiem masonerii, o czym zacznę następne filmiki. Bo po prostu Adam Dubin, wydaje mu się, że teraz wiem, że pewne ruchy wykonuje i wierzy, że tym razem się już uda na pewno zamknąć mnie, więc niech sobie wierzy. Każdy ma prawo wierzyć w co chce. Ja mogę wierzyć w Stwórcę, on może w demona wierzyć, że w jego siłę ma prawo do tego, że tym razem się uda. Ja uważam, że póki się nie obniża, nie zamierzam się obniżać i będę w prawie Stwórcy, to nic mi nie zrobicie. Jestem osobą bez winy i nigdy nie skrzywdziłem swojego dziecka. I może się sobie tylko pomarzyć. To ja teraz zacznę filmy grube i ujawnię teraz po prostu o handlu dziećmi, handlu kobietami i tymi tematami się zajmę i możecie po prostu, czy to teorie spiskowe, czy nie. No i teraz właśnie powiem coś jeszcze, albo nie powiem tego. A właśnie, następne filmiki będą o handlu dziećmi w Krakowie, w Polsce, o handlu kobietami w Krakowie, w Polsce i po prostu. Więc lepiej niech negatywne energie właśnie te sługi masonerii na ziemi niech się zastanowią po prostu nad tym, co robią. Ma się zakończyć krzywdzenie dzieci i krzywdzenie świątyń, czyli kobiet. To, co zrobiliście z kobietami teraz, że kobieta jest niewolnicą waszą, to jeszcze ma wmawiane, że tak ma być. Jeszcze jej się wydaje, że ma równe uprawnienia. A jest po prostu waszą niewolnicą do seksu. Więc po prostu, jeśli tego nie zakończycie, krzywdy dzieci i krzywdy świątyń, to zobaczycie, jak kobiety się przebudzą, zaczną pisać głagolicą. Zobaczycie, co się będzie działo z wami, jak będzie energia miłości. No i będziecie wracać do swojego Pana, który po prostu, bo nie Stwórca, będziecie mieć do wyboru, albo zamienić się w miłość i szukać ochrony Stwórcy, albo wasz Pan za niewykonanie misji, jak do niego wrócicie, odpowiecie wszystko za wszystkie krzywdy, za wszystkie wcielenia, które zrobiliście istotą żywym. Nie Stwórca będzie was karał, tylko wasz mściwy Bóg. Więc to wiem, że teraz już paranormalnie wyszło,
ale po prostu, no, ja pokazuję prawdziwą rzeczywistość. I nasi przodkowie o tym wiedzieli i po prostu możemy dalej udawać, że wszystko jest dobrze. No nie jest dobrze, bo większość ludzi w Polsce nie wie po prostu o tym, że jest niesprawiedliwość w sądach. Masoneria ma media i ona pokazuje to, co chce. I większość ludzi myśli, że to sędziowie są poszkodowani. A po prostu to jest wina środowiska tych właśnie osób poszkodowanych, bo liderzy są w 90% postawieni przez masonerię, a reszta jest po prostu zastraszona, myśli egoistycznie, boi się tylko, myśli, że jak będzie siedział cicho, to sędzia mu da 2 godziny w tygodniu z 5 kuratorami, żeby sobie zobaczył, jak wzięło dziecko. I tak to będzie dążenie, że w końcu i tak go zamkną, odbiorą majątek i wszystko. Jedyna szansa pokazywać to. Ja wiem, że się nie nadaje do takich filmów, ale niestety, no nie ma. Ludzie, którzy się nadają, są kontrolowani przez masonerię. No na dzień dzisiejszy to no jedynie co po prostu jedyną osobą, która istotą, która po prostu zaprosiła mnie do wspólnego materiału, no to był Mateusz Dziewiński. I mam nadzieję, że Mateusz Dziewiński nie zostanie zwerbowany czy zastraszony. No bo mówię, ja nie chcę nikogo chwalić, bo po prostu na dzień dzisiejszy może być tak, a jutro kogoś zastraszą czy kupię. Więc tutaj po prostu najlepiej nie wchodzić w jakieś takie, że przyzwyczajmy się do kogoś, bo dzisiaj może być po prostu po dobrej stronie, a później znajdą jakieś haki albo coś i ten. Więc no wchodźcie na razie na strony Mateusza Dziewięckiego i tam jest dużo masonerii. No Mateusz się trochę boi właśnie i grubych rzeczy nie chce pokazywać. Nawet mi mówił ostatnio, że proponował mi, że ludzie się pytają, kiedy znowu, bo nakręciliśmy na razie jedyny live o masonerii. Mówił, że właśnie pytali się ludzie i że chciałbym nakręcić, ale mu powiedziałem, o czym ja już chcę pokazywać. Nie chcę mówić za górami, za lasami. No to po prostu Mateusz boi się trochę tego. Takiego filmu by na pewno, jeśli bym taki coś mówił, no to raczej by przerwał program. No. Więc no tutaj jest. Ale mówię, na pewno dużo się dowiecie z tego kanału Stop Bezprawia o masonerii przedwojennej. Więc na razie mówię, póki co to mam nadzieję, że nikt go nie kupi, ani nie zastraszy, ani ten. I że to nie jest iluzja, bo to też nie mam pewności do nikogo już, ale no bo też nieraz po prostu no niektórzy patrzy się, mają jakieś przeszłości, że siedzieli czy coś, a są ewidentnymi na usługach masonerii. No i też ktoś może być, żeby był wiarygodny, pokazywać coś nawet grubego, a później po prostu nagle się okaże, że już przestanie pokazywać i zacznie manipulować czy coś. Dobra, kończę już ten za długo. Będzie o handlu dziećmi, będzie o handlu kobietami. Zobaczycie, jakie rzeczy, bo ja wiem, że policja to jest fikcja. Mam dużo dowodów na handel dziećmi, na handel. Niech się niektórzy domyślają na pewno. Na przykład tacy ludzie, którzy stoją za handlem, nie powiem gdzie, ale kobietami. Znaczy, no, wyławianiu kobiet pijanych i przetrzymywaniu w podziemiach i gwałceniu. Pamiętajcie, że niektórzy będziecie, bo ja wiem, że po pierwsze kobiety niektóre, które się zgłaszają, boją się tego powiedzieć, a po drugie to po prostu wiecie,
nawet jakby było takie zawiadomienie bez nagłośnienia, to wam prokuratura umorzy i później się będziecie znęcać nad tymi osobami. A ja was po prostu wypuszczę do wody w sieć. Więc po prostu zastanówcie się nad krzywdzeniem dalej dzieci i świątyń. To jest przekaz poważny. Ja już po tym, co Ziobro pokazał, że po prostu manipuluje i jest za krótki, żeby w ogóle coś zrobić z tą masonerią hołotą tutaj i myśli, że wygra sprawą Kamilka coś, że pokaże, jak on to walczy, nie pokażesz. Ani Duda, ani jakieś tego. Ja będę pokazywał prawdę, wszystko wypłynie. Zobaczycie. Jak ludzie pójdą do wyborów, to będą po prostu głupi. W Polsce rządzi masoneria, a nie żadni politycy. Więcej do powiedzenia ma Kornhauser, więcej ma jakiś Dubin niż Dudo czy Ziobro. Ziobro może zgrywać cwaniaka w telewizorze. Chodzić se z bronią i pokazywać iluzję. Ja porwaliście Słowianinowi dziecko, który pisze głagolicą. I tego się już nie da zastosować. Nikomu nie grożę. Po prostu będzie taka wibracja na ziemi miłości, że będziecie sami opuszczać tą ziemię. Mówię o negatywnych energiach, bo to są ludzie opętani. Bo jak można krzywdzić dziecko, czy pozwalać na krzywdę? Opuścicie tą ziemię. Po prostu sami będziecie, a świątynie przebudzą się i zobaczycie dopiero, jak kobiety będą pisać głagolicą, obrazować i zobaczycie. Można się teraz śmiać, można powiedzieć, że jestem psychiczny. Zobaczymy. No to jak uważacie, że Stwórca wam na to pozwoli, proszę bardzo, próbujcie sobie. To tylko będziecie pokazywać, że jaka jest właśnie moc Stwórcy, jeśli ktoś jest w sprawie Stwórcy. Bo ja się nie obawiam niczego. Brak mojej zgody na to i wiem, że póki ja się nie obniżę, nic mi się nie stanie, bo ja niczego nie zrobiłem. Ja walczę o wszystkie dzieci i póki jestem dobrym człowiekiem, zgodnie żyję z prawem Stwórcy, to możecie sobie mnie tylko straszyć. I czym bardziej będziecie próbować, to tym bardziej ludzie się będą budzić i widzieć, że coś jest nie tak. Bo ja już nie będę się bał jakichś opinii psychiatrycznych, czy coś pokazuje, że ja tylko po prostu tylko liczę na ochronę Stwórcy. I to teraz pokazuje, że jeśli ktoś jest w sprawie Stwórcy, to ma ochronę. Jeśli przestrzega tego prawa. I ja już nie wierzę w jakieś Ziobrów, Dudów, Strasburgi. Będę sobie może pisał od czasu do czasu, żeby Dubin latał i po prostu za Ziobrami, żeby umarzali. Jeszcze powiem coś takiego, bo właśnie nagrałem filmik niedawno o Ziobrze. No i tam podałem, że dostałem informację, że 7, czyli wczoraj, pojawi się w Częstochowie i o adwokacie Kozińskim. No i teraz to jest druga sprawa. Możecie to interpretować, że no, Kozłowski podał złe informacje, bo przecież adwokat był inny, czy coś. Ale nawet sam Koziński na stronie Szczyty Alienacji powiedział, napisał, że była adwokat ze stowarzyszenia, które prowadzi Koziński. A Ziobro się w ogóle nie pojawił na tej rozprawie i to nie znaczy, że ja miałem złe informacje, tylko to znaczy, że po prostu to było wynik działania mojego. Nie wiem, czy to zmienili 6, jak opublikowałem ten film i w ostatniej chwili Koziński, bo ja wiem, że Koziński na 100% miał być adwokatem po prostu Topula, a była kobieta jakaś z tego stowarzyszenia i wiem, że Ziobro miał się pojawić. Nie wiem, czy na tej rozprawie w końcu, ale,
ale miał się pojawić. Ja myślę, że by się pojawił 7, ale możliwe, że ta decyzja podeszła wcześniej, bo ja kilka razy Kuzińskiemu, jak komentował coś na mnie, jak się dowiedziałem po prostu o tym i coś tam komentował, ktoś chyba tam napisał, że powinniśmy się zjednoczyć, a on mnie nazwał Bolkiem, czyli odnosił się Wałęsy, że kolejny Bolek. I po prostu ja mu dałem do zrozumienia, że wiem, że jest człowiekiem z ministerstwa, więc myślę, że jak się oburzył właśnie wtedy, że Paweł Gamrat powiedział mi, znaczy, że Paweł Gamrat dostał telefon od Topola, jak zadzwonił do Kuzińskiego i Kuziński się zdziwił, skąd ma ten telefon, to wiedział dobrze, że pewno Gamrat powiedział mi. No i mogło być wcześniej. Ale ja też zrobiłem to specjalnie, bo ja nie chciałem czekać do 7, żeby sprawdzić ich reakcję. I ja, popatrzcie się, będziecie pewno nie wierzyć w to, ale popatrzcie się. Ja wiem, że gdyby nie to, że dowiedziałem się o tym, że... No bo oni się bali po prostu, że ja wjadę z Gamratem do Częstochowy, bo jeszcze jedno jest ważne, co nie powiedziałem w tym filmie wtedy. Chodzi o to, że w sprawie Pawła Gamrata ci sami sędziowie, Dolkusza i prawdopodobnie kurator, zawinili. I właśnie dlatego Paweł prosił Kozińskiego, że jak jest człowiekiem z ministerstwa, to żeby po prostu poprowadził jego tę sprawę. A Koziński mu odmawiał, dlatego, że chodzi o to, że tutaj, że niby nie łączenie spraw. Chodzi o to, że Ziobro chce zrobić pokazówkę razem z Kozińskim, ale bez narracji, że żeby nie wyszło, że więcej jest takich przypadków. Czyli cały czas, jak mówię, ludzie nie wierzą w te, ci, co mnie spotykają na ulicy, współczują mi, ale nie wierzą, że jest w takiej skali. A popatrzcie się, w jednym mieście jest 2 poszkodowanych i Paweł Gamrat jest ewidentnie tam adwokatem, jest tak samo syndyk jego żony. I tutaj chodzi po prostu, chodzi o to, że to nie jest taka zemsta tylko jak na mnie, tylko tu chodzi o jego majątek, żeby poszedł siedzieć i będzie zlicytowany jego majątek. Więc bo Paweł ma majątek. Ma nie chyba, no ma po prostu dom z działką chyba, no i o to chodzi wszystko. I dlatego chcą położyć łapę na jego majątek. Bo jak pójdzie siedzieć, no to będzie przejęty. Bo zrozumcie, że jakie to jest właśnie bandyctwo, no na przykład alimenty. Że to jest po prostu jedynie co jest zabezpieczane, można nie widzieć dziecka, nikt ci nic nie udowodni, masz czekać do sądu, do rozprawy pierwszej i izolują cię, bo matka dziecka na przykład coś tam twierdzi, że coś zrobiłeś. No i tracisz więź ten, ale to nie ma przeszkód, żeby była jakaś rozprawa na posiedzeniu jawnym i ustalić ci alimenty. Więc to jest taki okup wtedy, bo nie widzisz dziecka i osłabia cię, bo niektóre są alimenty absurdalne, że jakieś naprawdę, że po prostu człowiekowi prawie na życie nie zostaje. Albo na przykład w tym momencie są jakieś zawyżone już, żeby powstawał dług alimentacyjny. Jest wszystko tak przemyślane, żeby po prostu wsadzić takiego człowieka później do więzienia, bo nie płaci alimentów. No bo jak mam płacić, jak na przykład miesiąc wcześniej zarabiałem 2000, a na przykład a teraz już ktoś będzie zarabiał 1500. A alimenty są na tą stawkę 2000 i już tego nie zmienia i powstaje dług alimentacyjny, a później po prostu przeważnie syndyk się do tego dokłada i na przykład jest zlicytowane mieszkanie, które warte jest na przykład 500 tysięcy,
a wylicytowane jest za, że niby jest wartość wpisana przez takiego eksperta 100 tysięcy albo coś. Albo na przykład jakieś rzeczy są tak absurdalnie obniżane ceny, żeby i tak ktoś poszedł siedzieć i przyjąć jego majątek i tyle. Dobra, kończę, bo to już za długo. No przemyślmy to wszystko. Ja myślę, że ludzie się obudzą jeszcze. No i nie wiem, zainteresujmy się Głagolicą, skoro masoneria nam to ukrywa, no bo specjalistą na temat kultury Słowian i najważniejszą osobą na wydziale filologii słowiańskiej był Julian Kurthauser, czyli Hazarski, to już wielokrotnie mówiłem o tym, który nienawidził Polaków, więc w wierszu doktora Kahane trzeba wpisać śmierć doktora Kahane. I nawet w logo jest bukwa A Głagolicowa, więc tego wydziału, a nie wiemy nic o Głagolicy. No bo Żyd po prostu decydował, czego uczyć, to jest ekspert o kulturze słowiańskiej. No to... Dobra, nie chcę już mi się już po prostu dzisiaj mówić. Przemyślcie sobie to wszystko. Bo po prostu jeśli nie zrobimy, jeśli dojdzie do wyborów, jeśli się nie przebudzimy i po prostu nie przeprowadzimy referendum o delegalizacji, nie zażądamy delegalizacji masonerii i ujawnienia członków, no to po prostu będzie rozbiór Polski.